Początek tygodnia z licznymi opadami śniegu i deszczu. Nad przeważającym obszarem zachmurzenie duże i całkowite i niestety małe szanse na słońce. Karolina Gierat, zapraszam na prognozę pogody. W wielu regionach naszego kraju dość często popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Najwięcej opadów na północnym wschodzie Polski. Proszę uważać, ponieważ w wielu miejscach będzie ślisko. Termometry wskażą od zera na Suwalszczyźnie, 1 stopień na Kujawach, do 4 na Pomorzu Zachodnim. W górach utrzyma się słaby mróz. Niestety odczucie zimna zwiększy silny północno-zachodni wiatr. Na Bałtyku będzie sztorm. Ciśnienie zacznie rosnąć. W Warszawie wyniesie 987 hektopaskali. Jutro, po przymrozkach w całym kraju, nadal śnieg. Opady pojawią się w całej Polsce. Na wschodzie, a także lokalnie w centrum zaświeci słońce. Temperatura maksymalna od 1 stopnia poniżej zera na Suwalszczyźnie do 4 stopni w Szczecinie. Ciśnienie nadal będzie rosnąć. W kolejnych dniach nieco cieplej. Lokalnie nawet 10 stopni. Dziękuję i życzę Państwu dobrego dnia.